Nigdy nie widziałem czegoś równie brutalnego. Dlaczego padło akurat na nią? Sprawca pozostawał nieuchwytny. To musiał być ten sam człowiek. Czy detektywi zatrzymają zabójcę? Straciliśmy mnóstwo czasu i energii. Po kolejnym ataku śledztwo utknęło w martwym punkcie. Był kimś więcej niż wilkiem w owczej skórze. Ścigaliśmy potwora. Miasto zbrodni. Parafia baptystów w Fort Smith liczy niewielu wiernych. Dlatego w czerwcu 1993 roku parafianie natychmiast zauważyli nieobecność Juanity Wofford. W ciągu 17 lat nie opuściła ani jednego nabożeństwa. Zawsze uczestniczyła we mszy. Wierni powiadomili policję. Ktoś przeciął siatkę przeciw owadom, a drzwi wejściowe były otwarte. Ktokolwiek wszedł do jej domu, użył siły, żeby dostać się do środka. Policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. Dom wypełniał obrzydliwy fetor. Trudno go opisać, ale tak pachną ludzkie zwłoki. Zauważyliśmy olbrzymią kałużę krwi. Ślady prowadziły do sypialni w głębi domu. W pokoju policjanci znaleźli zwłoki 58-letniej Juanity. Pani Wofford leżała na plecach, a jej nogi wystawały poza łóżko. Na dłoniach i przedramionach zauważyliśmy rany obronne. Sprawca poważnie ją pobił i wiele razy dźgnął nożem. Jestem doświadczonym detektywem, ale nigdy wcześniej nie widziałem czegoś równie brutalnego. Coś podobnego mógł zrobić wyłącznie potwór. Na miejsce zdarzenia dotarli technicy kryminalistyki i detektyw Levi Risley. Zabezpieczyliśmy pościel i ubrania. Zabraliśmy wszystko, co mogło być przydatne. Dowody wysłano do laboratorium FBI. Technicy pobrali z koszuli nocnej ofiary próbki spermy i wyizolowali DNA zabójcy. Niestety nie mieli go z czym porównać. Bez podejrzanego profil DNA jest bezużyteczny. Mieszkańcy szybko dowiedzieli się o zabójstwie. Zastanawialiśmy się, dlaczego padło akurat na Juanitę. Wszyscy znali Juanitę. Kościół odgrywał ważną rolę w jej życiu. Zawsze mogliśmy na nią liczyć. Była gotowa nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebował. Lubiła dbać o innych. W całym mieście miała wielu oddanych przyjaciół. Kto chciałby ją zabić? Przyjaciele Juanity pogrążyli się w żałobie, a policja kontynuowała poszukiwania zabójcy. Detektywi przejrzeli akta sprawy o napaść, do której doszło 2 miesiące wcześniej. Zauważyliśmy wiele podobieństw.
Ofiary mieszkały niedaleko siebie i były w zbliżonym wieku. Pierwsza kobieta została poważnie pobita i zgwałcona, a pani Wofford zgwałcona i zabita. Śledczy przesłuchali pierwszą ofiarę. Pokazaliśmy jej zdjęcia przestępców seksualnych z Fort Smith. Kobieta rozpoznała byłego więźnia Chrisa Gaskina. Podejrzany pracował w restauracji położonej niedaleko domu Juanity. Przesłuchaliśmy jego współpracowników. Wszyscy zeznali, że jest agresywny. Podejrzany często widywał Juanitę. Znali ją wszyscy pracownicy, ponieważ restauracja była jednym z jej ulubionych miejsc. Ofiara często odwiedzała restaurację, w której pracował nasz główny podejrzany. To nie mógł być przypadek. Detektywi przesłuchali Gaskina. Chociaż Chris przyznał, że znał Juanitę, utrzymywał, że nie miał nic wspólnego z zabójstwem. Śledczy potwierdzili jego alibi. Byliśmy sfrustrowani, ponieważ musieliśmy zacząć od nowa. Bliscy Juanity byli zaniepokojeni. Baliśmy się, że pomimo solidnych dowodów, nigdy nie zdołają schwytać zabójcy. Zastanawialiśmy się, czy pozostałym członkom naszej rodziny również grozi niebezpieczeństwo. Kilka starszych parafianek mieszkało niedaleko Juanity. Baliśmy się, że zabójca zaatakuje ponownie. Zdesperowani detektywi poprosili o pomoc dziennikarzy. Po nagłośnieniu sprawy, jedna z mieszkanek przekazała śledczym cenną wskazówkę. Twierdziła, że wie, kto może być zabójcą. Podejrzewała własnego brata. Mężczyzna nazywał się Jimmy Daniels. Zeznania jego siostry zaniepokoiły detektywów. Obawiała się, że brat jest niezrównoważony psychicznie. Twierdziła, że znęcał się nad swoimi byłymi żonami. Opowiadał siostrze o kontaktach seksualnych ze starszymi kobietami. Podobno po zabójstwie Juanity dziwnie się zachowywał. Odwiedził siostrę i poprosił ją, żeby pozbyła się jego butów do gry w tenisa. Dowiedzieliśmy się, że Jimmy zawsze nosi przy sobie nóż, a przecież takiej broni użył zabójca Juanity. Podobno widziano go przy nasypie kolejowym za domem pani Wofford. Detektywi zatrzymali Jimmy'ego Danielsa. Natychmiast zauważyliśmy, że coś jest nie tak. Jimmy dziwnie się zachowywał. Nie przejawiał żadnych emocji. Miał puste oczy, z których niczego nie można było wyczytać. Śledczy zapytali o zabójstwo. Słyszałeś o wypadku? Tak. Co się stało? Jimmy zaskoczył detektywów. Spytał, czy kiedy udowodnimy, że zabił panią Wofford, zadbamy o to, żeby wrócił do szpitala psychiatrycznego. Jego rodzina miała się o tym nie dowiedzieć.
Następnie Jimmy szczegółowo opisał gwałt i zabójstwo. Wiedział, jak wyglądało miejsce zdarzenia. Znał rozkład pomieszczeń w domu Juanity. Kiedy wszyscy byli przekonani, że sprawiedliwości stanie się zadość, kolejna starsza kobieta została zgwałcona i zabita. Czyżby Jimmy był niewinny? Przyjaciele i bliscy opłakiwali śmierć Juanity Wofford. W trakcie nabożeństwa w intencji Juanity kościół był wypełniony po brzegi. Ciocia była ważna dla wielu osób. Dwa tygodnie później śledczy aresztowali Jimmy'ego Danielsa. Przyznał się do winy i szczegółowo opisał zabójstwo. Tego samego dnia trafił do więzienia. Cieszyliśmy się, że rodzina ofiary nareszcie pozna prawdę. Kolejny przestępca seksualny trafił za kratki. Detektywi rozpoczęli przygotowania do procesu. Kilka tygodni przed rozprawą doszło do kolejnej tragedii. 10 sierpnia 1995 roku, dwa lata po zabójstwie Juanity Wofford, policjanci zostali wezwani do Dripping Springs. Dom przypominał ten, w którym mieszkała Juanita. Czułem się tak, jakbym oglądał zdjęcia poprzedniego miejsca zdarzenia. Ktoś przeciął siatkę przeciw owadom i wyważył drzwi wejściowe. W pokoju zauważyliśmy kałuże krwi. Ślady prowadziły do sypialni w głębi domu. 74-letnia Ruth Henderson została zgwałcona i zabita. Zwłoki były ułożone w podobny sposób. Przyczyną śmierci było pobicie. Natychmiast zrozumiałem, że obie sprawy są ze sobą powiązane. Byłem przekonany, że obu zabójstw dokonał ten sam człowiek. Aresztowaliśmy niewinną osobę. Technicy porównali DNA Jimmy'ego Danielsa z DNA znalezionym w domu Juanity Wofford. Wyniki badań zaskoczyły wszystkich. DNA z koszuli nocnej ofiary nie należało do Danielsa. Jimmy okłamał detektywów. Nie wierzyłem własnym oczom. To nie mogło dziać się naprawdę. Nie wiem, dlaczego przyznał się do winy, ani co chciał w ten sposób osiągnąć. Straciliśmy przez niego mnóstwo czasu i energii. W marcu 1996 roku Jimmy Daniels został zwolniony z więzienia, a detektywi wrócili do punktu wyjścia. Zabójca był bardzo zuchwały. Wierzyłem, że prędzej czy później zdołamy go schwytać. Czekało nas trudne zadanie. Miałem nadzieję, że w końcu dopisze nam szczęście. Minęło 5 lat. Detektywi zaczynali wątpić, czy kiedykolwiek schwytają zabójcę Juanity i Ruth. Nagle doszło do kolejnego ataku. Wiosną 2000 roku małżeństwo z Dripping Springs nakryło gwałciciela na gorącym uczynku. Zobaczył, jak obcy mężczyzna próbuje zgwałcić jego córkę. Natychmiast rzucił się na gwałciciela i kazał żonie przynieść pistolet. Ojciec ocalił córce życie. Do przyjazdu policji trzymał napastnika na muszce.
Gwałcicielem był Charles Ray Vines. Do napaści doszło niedaleko domu Ruth Henderson. Nagle wszystko stało się jasne. Byłem pewien, że zatrzymaliśmy właściwego człowieka. Miejsca zdarzenia były do siebie podobne. Ślady krwi prowadziły w głąb domu, a ofiary odniosły podobne obrażenia. Jedyną różnicą był ich wiek. Nie zastanawiałem się, dlaczego tym razem nie wybrał starszej białej kobiety. Sądziłem, że ataki są przypadkowe. W przeszłości Charles Ray Vines nie był agresywny. W 1990 roku aresztowano go za kradzież. That was the only run-in with the police he had ever had. Vines przez lata nie wzbudzał podejrzeń policji. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Jednak w trakcie przesłuchania chętnie opowiadał o swoich grzechach. Często wdawałem się w bójki. Alkohol wyzwala we mnie to, co najgorsze. Mroczną stronę? Charles nie przyznał się do zabójstwa Juanity i Ruth. Nie mam z tym nic wspólnego. Na pewno? Bóg mi świadkiem, że mówię prawdę. Kiedy spytałem o Juanitę i Ruth, powiedział, że ich nie zabił i zażądał widzenia z adwokatem. Pamiętaj, że dysponujemy bazą profili DNA. Jeśli coś na ciebie znajdziemy, skażą cię na śmierć. Vines zgodził się na pobranie próbek DNA. Technicy porównali je z próbkami znalezionymi w domach Juanity Wofford i Ruth Henderson. Wyniki badań nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Detektywi ponownie przesłuchali Charlesa. Tym razem opowiedział o zabójstwie Juanity. Co się stało? Wyważyłem drzwi i wdarłem się do środka. Zauważyła mnie. Pamiętam tylko, że zacząłem ją bić. Vines przyznał się też do zabójstwa Ruth Henderson. Przepychaliśmy się w drzwiach. Uderzyłem ją i dźgnąłem nożem. Natychmiast opadła z sił. Dlaczego wybierałeś starsze kobiety? Nie wiem. Ponieważ są słabsze? Chyba tak. Kiedy dowiedzieliśmy się, że zatrzymali zabójcę Juanity, kamień spadł nam z serca. Nareszcie przestaliśmy się obawiać kolejnych ataków. Charles przyznał się do winy, żeby uniknąć kary śmierci. Został skazany na podwójne dożywocie za zabójstwo Juanity i Ruth oraz na 100 lat więzienia za napaść na nastolatkę. Zabił kilka niewinnych osób. A teraz państwo będzie go utrzymywać z naszych podatków. Nie potrafię się z tym pogodzić. Nigdy nie wyjdzie na wolność. Sprawiedliwości stało się zadość.
Poświęciliśmy tej sprawie prawie 10 lat. Cieszę się, że nasz upór przyniósł efekty. Charles jest kimś więcej niż wilkiem w owczej skórze. To potwór.